Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem, a dziś mam dla was obiecane zestawienie magazynów LEGO Ninjago Legacy, czyli te wydania specjalne, które pojawiały się z reguły z dwoma figurkami i tam jakimiś dodatkami, więc specjalnie dla was przejrzę je jeszcze raz, co się tam pojawiło od początku roku, no i będziecie dzięki temu mogli wiedzieć, czy warto jeszcze starać się o niektóre z wydań, czy po prostu czekać na kolejne. Tym bardziej, że niektóre możemy gdzieś tam jeszcze w naszych kioskach znaleźć po starych cenach, no bo jak wiecie, teraz te magazyny są coraz droższe i zapowiada się na to, że również w przyszłym roku będą mogły drożyć. Także nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Zacznijmy więc od numeru 1 przez 2022. Numer ten był w cenie 24,99 jeszcze wtedy w styczniu. A kogo tam znajdziemy w zestawie? Ano w zestawie jest Cole i Ronin, czyli dwie ciekawe figurki. Cole czarny, Ronin zielony oczywiście. Bardzo ciekawe figurki. Dodatkowo w zestawie dołączona jest karta z limitowanej edycji Zane w otchłani, a także jeszcze tutaj siódemka, bo pamiętajcie, że następny poziom wyszedł gdzieś w połowie roku, nawet chyba w sierpniu dopiero, więc karta z serii siódmej, gdzie możliwe, że traficie również platyny. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają platyny, jak ja trafiałem platyny, no to film możecie zobaczyć tutaj gdzieś u góry. No natomiast w tym przypadku jest właśnie taka saszetka z kartami LEGO Ninjago serii 7 Seabond, no i te trzy dodatki w cenie. Powiem wam, że z tych wszystkich zestawień, no te figurki są takie ciekawsze i wydaje mi się, że nie oprócz Cola, to one się tak rzadko powtarzają. Ronin nie zawsze gdzieś się tam pojawia, więc ze względu na Ronina wydaje mi się, że warto jeszcze mieć ten numer, jeśli go gdzieś oczywiście znajdziecie. Numer drugi z 2022 roku to wydanie, w którym mieliśmy Zaina razem z Nindroidem. Dwie takie fajne figurki, Zane na biało standardowo, no i Nindroid na czarno. Co do dodatków, mamy tam oprócz saszetki, tak jak w poprzednim przypadku, saszetki z kartami serii 7 Seabond, mamy epickiego Jaya kontra Mroczny Władca z edycji limitowanej, więc taka limitka, jeśli wam gdzieś brakuje, no to pamiętajcie, że jest ona w tym numerze, w numerze 2. Numer jeszcze w cenie 24,99, więc no jeszcze tutaj było tanio, prawda? Numer 3 z 2022 roku, dalej w cenie 24,99, to numer, w którym znajdziemy Kaja i Wężona, tak? Te dwie figurki, no które tutaj nasza kobra ma takie rękawice, a Kai to ma tylko ten swój miecz. Zwykły Kai, taki korowy, że tak powiem. No natomiast w dodatku mamy kartę z serii 7 LEGO Ninjago dalej. Jeszcze to nie jest następny poziom. I zielonego Lloyda, Spinjitzu Lloyd, edycja limitowana. Numer 23, karta o numerze 23, więc jeśli też wam brakuje, no to tutaj w tym numerze możecie tą limitkę znaleźć. Numer 4 z 2022 roku, tu cena dalej 24,99, no i co my tam mamy w środku? W środku jest Lloyd i Overlord. Również dwie bardzo ciekawe figurki. Overlord bez nóg, tylko na takiej jakby pseudo podstawce. No Lloyd, jak to Lloyd, cały na zielono. Co do wydania, w tym wydaniu jest razem dołączona standardowo saszetka z kartami LEGO Ninjago, seria 7, oraz Spinjitzu Kai, edycja limitowana. Limitka numer 26. I to powoduje oczywiście, że ten numer również jest bogaty zawsze w dodatki. Jak widzicie, wszystkie wydania specjalne, dwie figurki, saszetka i karta. I tak pozostaje niezmiennie, więc ta cena, nie dziwcie się, że ta cena jest ciut wyższa niż ceny zwykłych wydań, które no już teraz, jeśli chodzi o Ninjago, są po 19,99, więc wydaje mi się, jak za dwie figurki i ten zestaw, te wydania Ninjago nie są wcale jakoś bardzo drogie. No i przechodzimy do numeru 5 z 2022 roku, gdzie następuje zmiana, bo następuje zmiana ceny na 29,99, czyli już trzy dyszki, ale w zamian za to mamy Jaya
i Nindroida. Nindroid tutaj z tą swoją piłą mechaniczną i niebieski Jay, jak to, Jay z taką żółtą, bladożółtą kataną. Dodatkowo już wychodzą dodatki z serii siódmej, ale tu jest już następny poziom, tak? Karta z limitowanej edycji i tam jest Nurek Kai numer 12 i saszetka z kartami numer również 7, następny poziom. W tym wypadku, jeśli już zainteresowani byliście nową serią, serią siódmą, następny poziom, no to tutaj od tego wydania możecie już zbierać te karty, te saszetki, no i figurki oczywiście są dołączane. Numer 6 z 2022 roku, według mnie jedna też z ciekawszych figurek, która się pokazała właśnie, oprócz Kaja, zwykły Kai, korowy, który tutaj jest, jest Gultar z taką kosą, fajna figurka z taką prawie fluorescencyjną barwą, więc to się całkiem fajnie prezentuje. Oprócz tego, jeśli szukacie kart limitowanych, no to jest tam limitka o numerze 15, gwałtowny Gripe, oczywiście edycja limitowana, tak jak wspomniałem, i saszetka z kartami również z serii siódmej. Seria siódma, następny poziom, ma to do tego, że nie ma tam kart tych platynowych, które według mnie były najdroższe i jeśli trafiliśmy, no to spokojnie takie 5 dyszek mogliśmy za nie dostać, tak, za takie platyny. Ale o tym, ile zarobiłem na kartach platynowych, no to tutaj już ten film publikowałem, więc to jest bardzo ciekawa opcja już dla fanów, dla kolekcjonerów właśnie tego następnego poziomu, taki numer szósty, właśnie wydaje mi się ze względu na Gultara. No i numer ostatni, 7 z 2022 roku, recenzję już robiłem tego zestawu, możecie również tu gdzieś u góry zobaczyć, ale dla przypomnienia, ktoś kto chce tylko wiedzieć co było w numerach, no to mamy tam Kaja i mechaniczną Kobrę. Kobra, która ma takie dwa wiertła z tyłu, no i Kai, który ma tylko swoją taką limonkową katanę. Oprócz tego limitka z serii siódmej, następny poziom, numer 18, oraz saszetka z kartami również z następnego poziomu i też w cenie 29,99. No i pytanie, co nam przyniesie kolejny rok? I proszę was, napiszcie w komentarzach, jaki był wasz ulubiony numer z tego roku, bo jestem ciekaw, jakie wasze były ulubione figurki z tych zestawów. Jeśli interesują was inne openingi, multipacków czy gazetek, no to zachęcam tutaj do oglądania. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o subach i do zobaczenia jak zwykle w kolejnym odcinku. Cześć!